jest zachwycony. Adam Małysz wygrywał tu dawno, w 2002 roku. Wtedy była ta wielka forma. Zresztą tych zwycięstw było przecież 38 w Pucharze Świata. 74 razy na podium. I w granicach chyba powyżej 125 metrów, czyli tak jak, a nie bliżej, przepraszam, 122,5. Zatem bliżej od Ljokelseja, Rumorena, Waculika i Korniłowa. Metr bliżej Stefan Hocke. Adam musi zachować spokój i my razem z nim rozpoczął, o czym się mało mówi, przygotowania przecież zdecydowanie później do tego sezonu. Właściwie w końcu września dopiero pierwsze, trudniejsze treningi za Kalle Keituri. Thomas Morgenstern, zapasowe narty, poobijany. Trochę nim pomiatało na ze skoku. No, widać było pewną obawę przy lądowaniu. Trudno się dziwić, ale ważne jest, żeby po upadku oddać od razu skok i to jest stara szkoła. Tutaj nie ma żadnych zahamowań, chociaż widać grymas. Boli go coś. Powiedział mi Goldberger, że to jednak nie był taki błahy upadek, że porozbijał się Morgenstern. Ale najważniejsze, wrócić od razu. 125 metrów, tu nie chodzi o to, żeby on jakąś pozycję szczególną walczył, ale żeby przełamać w sobie ten ślad po upadku. To świadczy o wielkim charakterze mistrza olimpijskiego i zwycięzcy w generalnej klasyfikacji poprzedniego sezonu. Rzeczywiście dominował, był także zwycięzcą w Engelbergu. Wtedy kończył tę swoją wielką serię zwycięstw, bowiem w drugim konkursie zabrał mu wygraną Kittel. Zresztą drugi był wtedy Kofflera. Dopiero trzeci Morgenstern. Ville Larinto. Ten 18-latek nie ma żadnego strachu, żadnych zahamowań, ale ten skok nie był dobry. Już dwa razy na podium był Larinto w Trondheim drugi, trzeci w Pragelato. Teraz tylko 121,5 metra. Nie da się, ale czy tak jest w istocie, zobaczymy, kiedy najlepsza trójka tego sezonu, Wolfgang Loitzl, Gregor Schlierenzauer i Simon Amann, rozpoczną skakanie. Wielki pechowiec wczoraj. Kto wie, gdyby sędziowie nieco obniżyli noty Amanowi za lądowanie, czy nie wygrałby swoich pierwszych zawodów w historii Wolfgang Loitzl. Zresztą niesamowite, bo on jako mistrz świata juniorów z 98 roku, już w tym sezonie bywał w dziesiątce Pucharu Świata Seniorów. Loitzl, a później wiele lat, głównie był pomocnikiem w drużynie. Świetnym, bo zdobywał złote medale. I teraz tak, jest wielka forma. Fantastyczna forma, można tak powiedzieć, Wolfganga Loitzla. Z szeregowego zawodnika w drużynie przebił się na jednego z liderów. W tej chwili jest mocniejszy niż Thomas Morgenstern. 132,5 metra, a za chwilę Gregor Schlierenzauer. Czy Loitzl w końcu wygra zawody Pucharu Świata? No, to nie jest proste, dlatego że i Schlierenzauer i Amann są w fantastycznej formie. Loitzl na razie 7 razy na podium. Wczoraj drugie miejsce, tych drugich miejsc miał 4, ale wygrane, jak powiedziałem, jeszcze nie miał. I teraz Gregor Schlierenzauer, ten z kolei zrobił gigantyczną karierę z mistrza świata juniorów. Już ma 12 zwycięstw w Pucharach Świata. Wielki talent, mistrz świata w lotach i poleciał sobie pięknie. Lubię go za charakter, za to, że tak potrafi walczyć, nie kalkulować w każdych warunkach. Metr dalej od Loitzla, 133,5 metra i w znakomitym stylu. Wysokie noty, sędziowie dostrzegli, że potrafi no, prawie perfekcyjnie wykonywać te swoje skoki. Tak luźno, tak młodzieńczo, z zapałem 19.
punktów trzech sędziów, 2 razy 18,5 i musi być najlepszy, a za chwilę Simon Amann. W tym sezonie tylko jedna wygrana Schlierenzauera. Z 4 wygrane Amana. Czyżby znowu chciał dzisiaj Simi powalczyć o zwycięstwo? Na pewno jest u siebie, jest w wielkiej formie życiowej. Szybki na progu, fantastyczne przejście do lotu. Tam mu trochę zakołysało nartami, ale jest daleko. Czy tak daleko jak rywale? Trudno powiedzieć. Był w każdym razie skłonny odpowiedzieć im na tyle, na ile mógł. Jeszcze się nie wyświetliła odległość. Niezadowolony jest. 131,5 metra, a zatem przy niższych zdecydowanie notach będzie wyraźnie za Schlierenzauerem, będzie także za Leutzlem na trzecim miejscu Simon Amann. Zabrakło metrów. On tymi metrami może zniwelować. Tutaj po wielu interwencjach Austriaków u sędziów, że nie dostrzegają tego lądowania na dwie nogi. Teraz troszeczkę uciekała prawa narta przy lądowaniu przy telemarku Simonowi Amanowi, nawet jeżeli on jest trochę punktu. I Adam Małysz. Przydałby się jakiś dobry, zaakcentowany skok. To jest czasami kwestia trafienia w punkt. Na razie nie może na progu jeszcze znaleźć tej właściwej pozycji Adam Małysz. Też jakby spóźniony skok, co jest teraz jego problemem. Ale dalej wydaje mi się niż w pierwszej serii, kiedy było 122,5 metra, 124. Przegra na pewno z Ville Larinto. Ale zobaczymy, czy będzie drugi za Finem, czy też trzeci za Daiki Ito. Jednak o 0,4 punktu za Japończykiem. Przewagę 3,2 punktu nad Harim Olin. Czyli też tutaj trzeba skoczyć trochę dalej niż Harry Oli. Albo bardzo wysokie noty, przypomnę, miał po 19 punktów. Finn. Schmidt w powietrzu, dobry skok. Niewiarygodne, jak wraca do skakania. Ileż musiał przeżyć ciężkich chwil w swojej karierze, kiedy nic mu nie wychodziło, a przecież to jest zawodnik, który ma 28 zwycięstw w Pucharach Świata, teraz 134 metry i myślę, że to powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć, biorąc pod uwagę, że miał te 3 punkty przewagi po pierwszej serii nad Finem. Noty wprawdzie niższe, po 18, 18,5. Za chwilę ukaże się łączna nota. Na razie Harry Oli 251,3. Zadowolony Werner Schuster. Niemcy odzyskują powoli wiarę, że można skakać. I jest o 2,6 punktu Kale Keituri. Za chwilę. Dość niespodziewanie daleko skoczył Kale Keituri, 129,5 metra. Zamienił Ville Larinto, który tym razem w tym konkursie już tak dobrze nie skakał jak poprzednio. Ale dobrze mieć takich zawodników, którzy się zamieniają i to jest też powyżej 130 metrów. 131,5. No ciekaw jestem, nie wystarczy to chyba na to, żeby zdetronizować Schmidta i Olego, ale może być lepszy od Morgensterna. Zresztą za chwilę poczekajmy spokojnie, bowiem noty są wysokie, 19, 2 razy u sędziów na pierwszych stanowiskach, u Reisnera i Piaciniego. Później 18 u Bakena. Wyjątkowo Pascal Malet z Francji, też 18,5 Kleisel. I jest który? Jest trzeci, a zatem 0,5 punktu przegrał z Harim Olim. I pozostaje wielka trójka, teraz Simon Amann. Pierwszy skok, mówił Apoloniusz Steiner, troszeczkę
zepsuty. Spóźniony lekko, później nie zdążył wyjść tak wysoko, jak potrafi, ale potrafi, więc czekajmy na to, co teraz będzie. Simon Amann. Wysoko, wysoko, wysoko i daleko. Na pewno obejmie prowadzenie, będzie na podium. To jest oczywiste, ale najdalej na razie 136 metrów. Czy Loicyli, Schlierenzauer wykorzystają, zwłaszcza Schlieri ma przewagę 6 punktów. Powinien Schlierenzauer skoczyć. Zadowolony Martin Schmidt, bo on będzie wysoko znowu. Wprawdzie nie na podium. Ładne wyjście tym razem. Te biodra wyżej uniesione. A lotnikiem jest fantastycznym. W powietrzu czuje Amann każdy podmuch. To lądowanie mogło być lepsze. Tu nie będzie wysokich not i tym Austriacy go biją. Zresztą przypomnę, pozostali też dostali wysokie noty, no ale on tu nie musiał skoczyć, nawet dostając niższe noty tak daleko. 133 metry by mu wystarczyły, żeby pokonać rywali. I teraz jaka łączna nota? 260 punktów do pobicia dla Wolfganga Loitzla i Gregora Schlierenzauera. Wydaje mi się, że Schlierenzauer jest w stanie skoczyć i wygrać te zawody zdecydowanie. A co zrobi Wolfgang Loitzl? Może on po pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata sobie skoczy. Austriacy są mocni. To nie był tak dobry skok. Pierwszy był jego zdecydowanie lepszy. 132,5 metra. W tym sensie, że lepszy klasą. 133 metry. 3 metry bliżej od Simona Amanna. Ale... Proszę Państwa... Znowu w pierwszym skoku miał noty 57 punktów. Teraz sędziowie dają noty 19,5, 19, jakby chcieli pokazać, że Austriacy rzeczywiście technicznie, przede wszystkim jeśli chodzi o telemark, piękny w przypadku Loitzla, skaczą lepiej. Spora presja musiała być na to, żeby sędziowie zaczęli te niuanse dostrzegać. I może być pierwszy, jest pierwszy, a więc pokonał Wolfgang Loitzl Simona Amanna, a teraz chyba po wygraną Gregor Schlierenzauer. Ma ich 12 w swojej karierze, tak jak Thomas Morgenstern. Czyżby ten młodziak już był lepszy od mistrza olimpijskiego w ilości zwycięstw, ale trzeba najpierw skoczyć. Gregor Schlierenzauer musi skoczyć 134,5 metra. Czy go stać? Zawsze. Ale czy skoczy? Zobaczymy za chwilę. Wysoko, biodra uniesione. Piękny lot. I jest, proszę Państwa, tak w granicach. Tak w granicach. Wydawało się, że będzie dalej. 133,5. No i teraz będą decydować noty za styl. 18,5 wypadnie. 19,5 też. Będzie miał 57 punktów. Czy wygra Loitzl pierwsze zawody Pucharu Świata? Może tak się zdarzyć. Za chwilę będzie werdykt sędziów. Poczekamy chwilę. Amann będzie trzeci na podium. Loitzl 262,4. Przypomnę, jaka nota się wyświetli przy Schlierenzauerze. Niezadowolony. To powinno być metr dalej, jeżeli chciał wygrać. Ale Loitzl tyle lat startował. Teraz są zadowoleni Austriacy. Jeszcze nie ma rezultatu. Kto jest zwycięzcą? Kto jest zwycięzcą? Jest zwycięzcą.